Dzień dobry, po raz kolejny pragnę was bardzo serdecznie powitać w Bully The Scholarship Edition. Mamy mały problem, ponieważ nie mam zajęć w tej chwili, nigdzie. Ponieważ jedyne zajęcie, jakie nam pozostały, to fotografia, a ona jest dopiero wieczorem. Więc co możemy zrobić w takiej sytuacji? W sumie to nie wiem. Nie ma również żadnej misji, którą mogę zrobić. Została chyba jedna, z tego co pamiętam. Więc nie wiem, podsykam fotki. Jeżeli tylko Jimmy się odwróci do tej osoby, co trzeba. Done! Robienie zdjęć jest niebezpieczne. W dalszym ciągu. Mam tylko Dana. Do jakiej kliki mogę jeszcze pojechać? Mogę pojechać ewentualnie do kliki spaliniarzy. Bo wydaje mi się, że ich nie mam zbyt dużo. Davis! Okej. Okay. Ciebie jeszcze nie miałem. Davis jest na stronie numer 2. Tuż nad Danem, którego dzisiaj też zdjęcie zrobiliśmy. Ernest i Gary to zdjęcia, które będziemy mieli w miarę postępu w grze, więc tą stronę mamy tak naprawdę skompletowaną w całości. Beatrice. Beatrice mijałem już wielokrotnie i robiłem jej zdjęcia, ale gra tego nie uznawała. Jest jeszcze Cornelius, Bucky i Beau. Okej, tu jest osoba potrzebująca naszej pomocy. I aby się do niej dostać, muszę wejść po tej drabince. Wiecie, dolary nie są złe, więc pomogę jej. Hop, hop. Kto tu się czai na tym dachu? Okej, nie ma to jak obrzucać balonami wodnymi ludzi w zimę. Okej, napełni balon wodny. Proszę bardzo. I uderz trójkę osób. Spudłowałem. Jeszcze raz. Próba numer 2, tylko niech ten facet się zatrzyma albo coś. Szlak. Próba numer 3. Stój, kobieto! Dobra! Mam cię. Dobra. To napełnia bardzo mi wskaźnik kłopotów, ale policja mnie tu nie zobaczy. Dobra, facet. Stój w miejscu. Albo spróbuj się chociaż nie ruszać aż tak bardzo. Dobra. To jest uznane. Policjant sobie się czai pod spodem. Więc mogłem go w sumie odrzucić, ale trochę się cykam, jak mam być szczery. I siup. Proszę bardzo. I odblokowałem balony wodne. Jako uzbrojenie. Teraz boję się zejść. Jakby co, to namówił mnie do tego ten gość. Ja nic nie zrobiłem. O, to jest Beatrice. Cześć, 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 cześć. Odwróć się. Nazywam się Jimmy. Wierzę, że poznaliśmy się, bo zrobiłem dla ciebie jedną misję. Ale hej, jestem Jimmy. Proszę bardzo, w końcu Beatrice mamy. Bucky, Beau, Cornelius na stronie pierwszej. Stronę drugą mamy w całości. Gordon, Ivan, Lance, Johnny i Lefty na stronie czwartej. Mandy tylko na stronie na stronie trzeciej, przepraszam. Na stronie czwartej jest tylko Mandy właśnie. Troy, Ted i Tad. Oni są zdecydowanie z kliki bogaczy. No i oczywiście ta nieszczęsna Zoe. Za co? Co ja panu niby zrobiłem? Nieważne, misja jest dostępna. A ta misja ma tytuł Cud na Bulworth Street. I rozpoczyna się jakże rozkosznie. Hey, kid, it's me. Remember me? Oh, great, it's the crazy lunatic. What was that? Oh, nothing, mister. Hey, I'm, you know, Santa Claus. Right? Oh, yeah, right, Santa Claus. How could I forget? We met a few times when you crept into my bedroom when I was asleep as a kid. Then only more recently when you were drunk under a bridge. You're right, man. How could I forget a fine role model like you? Ho, ho. Now, listen up. There's an imposter going around claiming he's me. Yeah. He's ripping people off.
by posing for Santa pictures and charging for it. That's my money! If you take care of this imposter, then I can take what's rightfully mine and cut you in on the action, of course. What do you say? Well, I wasn't expecting much in my stocking this year, so why not? That's a spirit! Pomóżmy świętego Mikołajowi. Święty ma kłopoty. Ja mu pomogę. Musimy się udać. Świetna muzyka. W sam raz. I musimy troszkę narozrabiać. Bałwan jest pierwszy. Bum. Teraz następny jest... Są sanie. O nie, elf! O szlak. Uwielbiam święta. Co teraz? Dobra, świeczki, świeczki. Świeczka numer jeden. Świeczka numer dwa. Aha, teraz prezenty, okej. Okay. Prezenty. Teraz... Cukrowe cosie. Cukrowe cuksy. O nie. O nie, gang świętego Mikołaja jest na mnie nasłany. Świetnie. Teraz zamek, okej. Czy mogę to rozwalić piąchami? Nie. Wiecie, po coś mam te większe uzbrojenie. I nie zamierzam teraz z niego nie skorzystać. Tylko moment, to bo... On celuje automatycznie w postaci, a ja wolałbym zniszczyć sam zamek. Proszę bardzo. To jedna część zamku. Czy może mam w ogóle rozwalić coś innego? Nieważne, po prostu zajmę się drugą połową. Bo wygląda jakbym miał rozwalić właśnie to, a więc porozwalam właśnie to. No, i o to właśnie chodziło. Odblokowałem za pomocą tego kostium elfa i zrujnowałem świąteczną wystawę w mieście. To nic, coś za coś. To było poświęcenie, które musiało być zrobione. Mówiąc krótko. Okej, nie ma dostępnego nic więcej. No ale tak, robiąc to naprawdę poczułem magię świąt. No i przede wszystkim pomogłem temu biednemu Mikołajowi, który jest wyzyskiwany przez system, jaki panuje niestety u nas. Każdy może być dzisiaj świętym Mikołajem i żądać pieniędzy, co gorsza. A inny święty Mikołaj nie może sobie kupić alkoholu. Więc coś trzeba z tym zrobić. Trzeba jakoś przeprowadzić na tym świecie sprawiedliwość. Uzupełnijmy naszą amunicję. I idźmy spać! Jutro czeka nas kolejny dzień atrakcji. Ten był nadzwyczajnie obfity w wydarzenia. Poza trzema zdjęciami, powiedzmy, i jedną misją nie działo się praktycznie nic. Okej. Fotografia znowu będzie dopiero wieczorem. A skoro... Znaczy wieczorem, po południu. A skoro będzie dopiero po południu, mamy czas, żeby zrobić kolejną misję. To też to zrobię, ponieważ ta jest dostępna od razu. Zadanie jest tutaj. Nutcracking. O nie, wiem co to będzie za misja. Co się dzieje z jej nogami? Why, Miss Peters, what's the matter? Well, you know how tonight is our Christmas pageant, right? It's kind of a pagan, spiritual, age-appropriate, loving thing we've got going on here. It's all about letting go and being really unself-conscious. Sounds like heaven, miss. Great. Well, we are about to go on stage in a couple of minutes, but our lead percussionist has appendicitis. Oh, that sucks. Guess it's gonna be a rhythm-free pageant this year. No! I've been planning this pageant for months. I have hand-sewn the costumes. I stayed up for days painting the backdrop for the stage. I've called on the good spirits to watch over us, and all the parents are now waiting in the auditorium. So what do you want me to do about it? You have to get up on that stage and play. You have to save the Christmas pageant. Are you serious? Group participation in a public performance? No way! I'm a teenage boy. No? What do you mean, no? You have to help me. Unless you plan on failing my course. What?
You gotta be joking, right? Oh, come on. The only boys my age who like that kind of stuff end up dancing in musicals or working for Hollywood. Please. Do I look like I'm joking? You want another F-boy? Okay, okay, I'll do your stupid pageant. You know, for a hippie, you're a real bully, ma'am. Peace and love, Jimmy. Oh, and there's one other thing. You'll have to wear this. Oh, now I know you're joking. Oh, come on, Miss Peters. This is the kind of thing I'll have to talk to my therapist about when I'm older. Have a heart. I'll look like a complete moron in front of the whole school. Well, in my opinion, you look like the hero who saved the Christmas pageant. Nie ma co. Yeah? Ale... Well, it's not your opinion I'm worried about. You'll be fine. Ale pani, pani... tak się składa, że ja już pani lekcję zaliczyłem. Co się dzieje z jej nogami? Aktorka musiała mieć niezły umysł, kiedy podkładała ten głos. To wygląda identycznie jak lekcja muzyki. Bądźmy bohaterami, którzy uratują święta. Więc to nie jest żadna wielka filozofia. Jeżeli ogarnęliście lekcję muzyki, to nie powinniście mieć żadnego problemu z tą misją. Powiedziałbym, że jak dotąd idzie nawet dużo, dużo prościej niż ostatnie lekcje muzyki. Mimo wszystko to będzie trochę trwało. Ale dalej, Jimmy, poświęć się dla pani, która tańczy swoimi nogami. Znaczy, wydawało mi się, że widziałem ten bug w poprzednich cutscenkach, ale dopiero teraz zrobił się aż tak widoczny. Całe dolne części ciała zaczęły nagle odjeżdżać, jakby nigdy nic. Nie powiem, trochę to przerażające. O szlak. To było paskudne. Jeżeli to jest koniec, to byłbym nieco zszokowany. Ale nie, to po prostu jest dosyć długa piosenka. Ta 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 ta. Ej, idealny sposób, żeby wpędzić się w świąteczny nastrój. Szczerze to nie mógłbym nagrywać tego odcinka o lepszej porze. Znaczy, do świąt pozostało jeszcze kilka tygodni. Znaczy nie tygodni, tylko praktycznie teraz już dni. Ale jako, że w święta z reguły nie wrzucam żadnych odcinków, to tak, powiedziałbym, że nie ma lepszej chwili, żeby to zrobić. Trochę spoprałem, nie powiem. Gdzie są strzałeczki? Okej, tutaj są. Po prostu zmieniamy utwór na inny świąteczny utwór. No i teraz mam już zaliczoną misję. Wow, troszkę dziwnie to zareagowało. Wydaje mi się, że teraz nie leci zbytnio zsynchronizowany z muzyką, ale to nie ma większego znaczenia. Dostaliśmy owację, $20 i podejrzewam, że Jimmy jeszcze nie wyleci. I mamy odblokowany strój, jaki nosiliśmy podczas przedstawienia. Wszystko bardzo pięknie. Lekcja poranna to... lekcja na zewnątrz, więc nie ta, której poszukujemy. Misja trwała koszmarnie krótko z tego, co widzę. Jeżeli bralibyśmy pod uwagę czas gry.
No dobra, pojadę w okolice boiska i spróbuję cyknąć jeszcze fotki dla kogoś. Tu jest Mandy! To musi być Mandy! Ała! Ej! Czemu mi tego nie uznaje? Tak, wreszcie! Dobra, mam zdjęcie Mandy. Mamy dostępną misję, ale czy ja wiem? Wszystko przez tą fotografię. Jedyna rzecz do zrobienia w szkole. I dopóki jej nie zrobię, to nie będę miał pewności, czy będę mógł bezpiecznie chodzić poza szkołą. Czy serio? Chcesz się ze mną tłuc? Serio? Ała! Przepana, on mnie bił! O, jaki szczeniak jeszcze odpowiada. Zobacz, kurde mać! Czemu jesteś taki agresywny? Czy go złapię? Ta, stamtąd nie ma już dla niego ucieczki. Przykro mi. Było nie zaczepiać. Tak! To jest fotografia! To naprawdę jest fotografia. Lecimy. Fotografia po raz trzeci. Wreszcie. Mam swój aparat, przepani. Bezdomni albo psy w nowym Coventry. Właśnie o tym mówiłem. Że potrzebujemy dostępu do nowego Coventry, jeżeli chcemy wykonać tą lekcję fotografii. Nie ma roweru, więc będę musiał zahaczyć o... będę musiał zahaczyć o garaż. Nie chcę robić zdjęć dla psów, bo prawdopodobnie się na mnie rzucą. Nie podobałoby mi się to. Nie wiem jak z bezdomnymi, ale myślę, że od nich będzie bezpiecznie uciekać. Psy są dosyć szybkie. Nauczyłem się tego podczas mojego roznoszenia gazet. Nie zapisywałem jeszcze gry, więc jeżeli zaliczę, to mam przekichane. Nie zaliczę, to mam przekichane. Dobra, bezdomni. Szukamy bezdomnych. Jesteś bezdomny, nie? Proszę bardzo. Po co w ogóle jest zdjęcie bezdomnych? Ej, nie! Stój! Mam dużo czasu, więc powinienem się wyrobić. Po prostu pojeżdżę tu i tam i poszukam jakiegoś bezdomnego. Jesteś bezdomny. Przepraszam panią, to pani jest bezdomna. O, tam jest następny bezdomny, to w porządku. Co? Złe zdjęcie? Jakie złe zdjęcie? Proszę bardzo, to jest dobre zdjęcie. To nie jest bezdomny. To jest dobre zdjęcie. Jeszcze jedna osoba. Jeszcze jedna osoba i mogę wracać. Dobra, przepani. Zdjęcie. Złe zdjęcie. Złe zdjęcie. To nie jest bezdomny. To jest sukcesywne zdjęcie. Mimo tego, że zrobiłem je od tyłu. Dziękuję bardzo. Wezmę ten rowerek i powrócę do klasy. Wreszcie lekcja fotografii będzie zaliczona po raz trzeci. Będę musiał to zrobić jeszcze dwukrotnie i wszystkie lekcje w Akademii Bulworth zostaną zaliczone. Będę miał całe dnie na wykonywanie misji, które nie pojawiają się aż do konkretnej pory. Więc taka kicha. Jestem pewien, że robienie zdjęć dla bezdomnych pokazuje moją głębię. Co za to otrzymam? No, teraz mogę przechowywać 15 zdjęć w swoim albumie. Może być. Widzimy się na następnej fotografii za 5 dni w grze. Trochę dużo, nie powiem. Teraz misja jest dostępna tu. Skrzyneczka. Rozwalam i rozpoczynam misję. Rudy, czerwononosy Mikołaj. What's up? Well, if it isn't my favorite little helper. You want a smoke? Oh no, I forgot. Little Goody Two Shoes doesn't smoke. So, what are you up to? This doesn't look like much of a workshop. I know. We got a
fix this dump up. Look through some trash cans for ornaments or any junk that sparkles. This is a classy operation. We gotta look the part. Oh, come on, man. With your whiskey breath and your weird manner, you just scream Christmas spirit to me. Of course, I do. But this dump needs to look nice. You leave it to me, Mr. Claus. Panie Mikołaju. Okej, więc tym razem nasz Mikołaj prosi nas o uzyskanie 5 paczek z ozdobami. Jeżeli to w ogóle będą ozdoby, dobra. Paczka numer 1. Oczywiście wszystko jest na czas. Ja wezmę rowerek z tego powodu, żeby było nieco szybciej. Mogę wszystko zbierać właśnie z rowerka, więc bez siadania sobie po prostu pojadę tu i tam. Pozbieram te paczuszki. Mikołaj będzie zadowolony. No kurde, mamy prawie święta, jak wspominałem. Trzeba pomagać. Trzeba wczuć się w ten świąteczny nastrój. Mafia elfów znowu jest na naszym tropie. Okej, przynieś śmieci z powrotem do Mikołaja. Nie nazwałbym tego śmieciami. To są ozdoby świąteczne. Jesus Christ, mafia elfów nie odpuszcza. Okay, man. Here's all the junk I could find. Nice going, kid. I think we're just about ready for business. Oh, by the way, you brought a camera, right? I'm afraid the elves let me down this year. Yeah, I kind of figured they would. Don't worry, I got it covered. Good. Będziemy cykać mu fotki? Now, go stand over there and make me, I mean us, rich. Ho, ho, ho. Musicie przyznać, mimo wszystko gość jest bardzo, bardzo rozentuzjazmowany, jeżeli chodzi o jego pracę. Jesus. Ale dzieci nie podzielają jego optymizmu. Okej, okay, musimy zrobić jeszcze 4 zdjęcia dzieciom, ale tylko w czasie, gdy zachowują się porządnie. Czyli wtedy, kiedy się praktycznie rzecz biorąc uśmiechają. Ta, będą tak mazgajcie się, narzekać, płakać, szarpać się. My musimy po prostu zaczekać szlak. Przegapiłem moment. My musimy po prostu zaczekać na odpowiednią chwilę. To nie był wcale uśmiech. Szlak! Czemu się uśmiechasz tak wolno, smarkaczu? Poproś o zabawkę. No, świetnie. Jeszcze 3. Poproś o zabawkę i wypad. A, i dawaj forsa oczywiście. O, ta dziewczynka jest dosyć grzeczna. Proszę bardzo. Jeszcze 2 zdjątka. To nie jest miłe zdjęcie! To zdjęcie nie brzmi dla mnie jak święta. O ty smarkaczu. Proszę o te zabawki. I uśmiechnij się do kamery. Ej, to nie jest uśmiech! Tak! Jeszcze jedno zdjęcie, proszę. Co ty chciałabyś dostać, mała dziewczynko? Ej, z takim podejściem to ty nie dostaniesz nic. A, czy ona poprosiła o alkohol? Dobra. Dobra, to da się zrobić, tylko teraz zachowuj się, uśmiechnij się i wypad. Dziękuję! Wesołych świąt! Ho, ho, ho! Ho, ho, ho! I haven't seen this much dough since my days at the track. The track? Yeah, you know, the reindeer games. And, oh, hey, I might be able to catch the last race. Gotta go, kid. Here's your cut. $50. To mnie cieszy. Musicie przyznać, mimo wszystko. Mówię, gość jest niezwykle rozentuzjazmowany i niezwykle poważnie podchodzi do swojego zajęcia jako Mikołaj.
Choćby nie wiem, co się działo, choćbym nie wiem, jak się nażłopał, wciąż to robi. Okej, następna misja zaczyna się tutaj i jest to Jealous Johnny. Zazdrosny Johnny. So you came. Yep. I bet you think I'm funny, don't you? A laughing stock? Not really. I mean, you dress a little weird, but... Yeah? And everyone is laughing at me. All of you, at me! What are you talking about? Don't play dumb with me. Have you had her? Who are you talking about? I bet you have. Have you had her? What are you doing? Who? Lola! That slut! That slut I love. No, man! She's cheating on me, man. I know she is. The little slut. Oh, it's killing me. Me, dying over abroad. Oh, man, I knew this was coming. What are you talking about? She's with that rich kid, Gord. I know she is. How do you know? Will you find out for me? I can't take the suspense. Look, meet me at the underpass near New Coventry tonight. We'll get evidence. Bring a camera, and then we'll settle this once and for all. Okej, więc to jest Johnny Vincent, który prosił nas o pomoc na początku rozdziału. Czyli go zdradza! Wow, to było szybkie! Z niejakim Gordem musimy zdobyć dowód. Czyli to jest niezwykle podobne do... zadania pobocznego z gościem, którego rzekomo zdradzała jego narzeczona. Spoko, da się zrobić. To ostatnio właśnie zawaliłem, ponieważ... Ostatnio zawaliłem misję, ponieważ mnie zobaczyli. Tutaj by trzeba dopilnować, żeby to się nie stało. Czy mogę jakoś... Okej, właśnie, to chciałem zrobić. Włączyć podgląd. Dobre zdjęcie. Złe zdjęcie i do mnie podchodzą! Gdzie oni idą? Jimmy! Zły moment! To jest dobre zdjęcie, ponieważ znowu dał jej kwiatki z jakiegoś powodu. Ostatnie zdjęcie to zdjęcie, kiedy się miziają. Odwal się, kretynie! Wypchaj się, głąbie! Co zrobiłeś? Ty durniu! Odwal się! Nic ci nawet nie zrobiłem! Teraz ci dopiero coś zrobiłem. Ale przez ciebie uciekła mi moja parka. To złe zdjęcie, zdecydowanie. Uciekają cały czas do tej samej uliczki, miziają się, wychodzą i robią to samo. Mam was. Świetnie. Teraz zabierzmy tylko to zdjęcie do Johnny'ego. Będzie chłopak załamany, ale no cóż. Będzie miał przynajmniej również potwierdzenie. Wracajmy do nowego Coventry. Proszę bardzo, już na nas czeka. Siup! Twój kolega mógł również nie zabierać mi roweru. No cóż, zyskaliśmy nieco respektu u spaliniarzy. Fajnie. No i pieniądze. Pieniądze mnie bardzo cieszą. Dobra, zaczynamy kolejną misję, która ma tytuł Bait. Przynęta. What's this Gord kid got that I ain't got? Nothing. You think it's funny, don't you? You think I'm a joke? Well, my little friend, I'm the king around here. Me! I know. You're the king. But my queen is a slut, and now everybody's laughing at me. Well, not anymore. I'm not laughing. Good. Good, kid. You and me, we're gonna teach young Gord to keep his dirty paws off my woman. My queen. Get him to the abandoned building in New Coventry behind Union Hall. I'll be waiting there to school that little weasel. I'll be there. Prawidłowo, prawidłowo.
Lecimy. Okej, znajdźmy Gorda w Bulworth Town. Kradzież! No ale cóż z tego? To nie jest tak, że ktoś będzie na mnie za to zły. Okej, jest tutaj. Sprowokujmy Gorda i pozwólmy, żeby za nami podążał. Yo! Powiedziałem yo! Powiedziałem! Nie widzisz, że próbuję cię trafić? Jadą za mną, bo o to mi mniej więcej chodzi. Dobra. Lecimy. Co z tego, że ta klika jest teraz pod naszą kontrolą? Musimy pomóc Johniemu. Jeśli jest jedna rzecz, co do której podchodziłem poważnie, wypchaj się. W ciągu tego zagrajmy to miłość. A jeżeli ktoś kogoś zdradza, to nie mogę na to pozwolić. Okej, uznaję, że wciąż... Psia krew. Głupi tuman. Nie daje się sprowokować jak normalny człowiek. Jedziemy. Wsiadaj na rower i jedź za mną. Ała. Nasz cel znajduje się tutaj. A nie, przepraszam, znajduje się dopiero tutaj. To nic. Nic straconego. Muszę wejść do środka. Nie wiedziałem. O! Mamy tu cały tor! A to jest ten gość, który był z Pinky. Kuzyn. Okej. Musimy pomóc Johniemu zlać tych wszystkich tłumoków. Ja zamierzam to zrobić prosą. Oni będą się obrzucać różnymi rzeczami. Kurde, weź uzbrojenie, Jimmy! Oni tu będą się obrzucać, to będzie strefa wojny. Nie mogę nic wziąć. Poważna rzecz. Wydawało mi się, że mogłem coś wziąć. Okej, teraz mogę coś wziąć. Okej, to ja tutaj trochę porzucam. Może w kogoś trafię ewentualnie. Nie, póki co niezbyt sukcesywnie. Coś innego? Nie, nie mogę na nic zmienić, o dziwo. Więc jak w sumie mam mu pomóc cokolwiek zrobić? Mogę kogoś zrzucić z roweru ewentualnie. Na przykład tego gościa. Nie! Mogę również zrzucić siebie samego. Czemu nie mogę zmienić broni? To jest dziwne. Wydaje mi się, że powinno to być możliwe. Yo! Nie powinienem stać w jednym punkcie tak długo. Tłumoku! Nie denerwuj mnie! Nie teraz. Auć! Dlatego właśnie nie powinienem stać w jednym punkcie. Jadę za innym. Ty. Szlak trafić kogoś... To jest cud. Nie! Stój! Teraz już nigdzie nie uciekniesz. Synek! Synek! Jesteś załatwiony. Efekt zamierzony, nie tak jak się spodziewałem, ale... Kto rzucił we mnie fajerwerk? Nie rzucajcie we mnie, proszę. Spieszmy go jeszcze. I to powinien być ostatni gość. Proszę bardzo. Wreszcie! Straciliśmy nieco respektu u bogaczy, ale zyskaliśmy ponownie respekt u spaliniarzy. Zyskaliśmy również dostęp do tego miejsca, gdzie będziemy mogli sobie porobić jakieś sztuczki, jeżeli byśmy sobie zechcieli. No o kasie już nie wspominam. Okej, więc wydaje mi się, że to będzie kilka fantów, które będę mógł zebrać za jakiś czas. Więc to również bardzo dobrze. Odblokowaliśmy również dostęp do wyścigów w nowym Coventry, które będą rozgrywały się tutaj i ja spróbuję zrobić pierwszy z nich. Spróbujmy!
Będą to jedne z najtrudniejszych w całej grze, ale... Hej! Kiedyś trzeba je zrobić, a skoro mam okazję, to mogę to równie dobrze spróbować zrobić teraz. Głównie dlatego, że będziemy jeździć tutaj, w nowym Coventry, które jest pełne uliczek, ścieżek, górek. Ogólnie powiedziałbym, że... nie będzie łatwo. Mało miejsca na błąd, jak zwykle. O, to był skrót, z którego mogłem skorzystać tak bardzo. Nie szkodzi. Póki co wciąż jadę. Popełniłem poważny błąd. Powinienem w ogóle skombinować swój rower, a później tutaj przyjść. Dodatkowo to jest jeszcze na okrążenia, więc... zanosi się na dosyć barwny wyścig. Okej, okay, ten tu już raz jechałem. Za co?! O, oni też się zagmatwali, dobra. Jedni bardziej, jedni mniej, ale mimo wszystko. Jesteśmy dalej w grze, co mnie cieszy. I rozpoczęliśmy tym samym drugie okrążenie. Tym rowerkiem jadę właśnie jakoś tak dziwnie wolno, z tego co widzę. To nie jest mój składak, niestety. Więc na to nic nie poradzę. Mam sekundę przewagi. Wiecie, nie będę ryzykował korzystania z tego skrótu. Po prostu tak sobie utnę drogę i na tym poprzestanę. Ktoś inny był mądrzejszy i skorzystał. Brawo ja. To było chamskie, ale czego się nie robi, żeby nie powtarzać misji. To było wręcz oszustwo. Ale hej, oni robili coś podobnego w poprzednich wyścigach. Tutaj nieco zwalniam, ale to jest w sumie konieczne. Zważywszy na to, ile jest tutaj uliczek. I pierwszy wyścig jakoś poszedł. $30 i wyścig numer 2 zostaje odblokowany. Nie mając mojego składaka, poziom trudności znacząco wzrasta, ale mimo wszystko udało mi się to zrobić i mam tutaj swój składak, więc... wyciągnę go teraz i spróbuję zrobić wyścig numer 2. Jeżeli jestem blisko, a wydaje mi się, że jestem. Jestem tutaj, natomiast wyścig znajduje... aha, nie ma dostępnego już o tej porze drugiego wyścigu, więc go niestety nie zrobię. Następnym razem. Więc pierwszy wyścig nowego Coventry zostaje zakończony. I tym samym wydaje mi się, że będziemy mogli rozpocząć ostatni dzisiaj dzień naszych zmagań w Bullworth.